Onet Audio. Ludzi na osiedlu nie poznaje się po ich twarzach, tylko po ich psach. O mnie mówią ta od Hejki, A jestem Agata Zając. O mnie ta odbitka. A jestem Jaśmienia Marczewska. Witamy Was serdecznie w naszym dokkaście Tu Piesek. Dzień dobry. Tu Piesek. Dzień dobry. Dziś mamy gościa, jest z nami Tomasz Koper, założyciel Fundacji Trop Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, I jeśli kojarzycie Fundację Trop, e, no zresztą to można wiecie, się to trochę się domyślić. <laughs> można się trochę domyślić, że po prostu Tomek e, e, tutaj zaczął poniekąd, tropić pieski. E, pieski, tak. Tak. No, pieski tak. Tak, no ale wyszukiwać, tak, tak. wyszukiwać tropić. E, fajne tutaj jest to, to odwrócenie ról. E, a wszystko. Dla dobra piesków. No tak. To Tomek. tak. Jak to się zaczęło? Tak. Skąd w ogóle pomysł? Yy, znaczy, to tak naprawdę jest wszystko dosyć błaha sprawa. Nudziło mi się yy, lat temu. Myślę, że to musiał być 2014 tak mniej więcej. Mm -hmm. Jak już no miałem też. więcej czasu i, yy, i zobaczyłem jakoś mi zaczęły się wyświetlać posty z tych grup zaginione, mm -hmm. znalezione. I tak zacząłem tam, yy, że tak powiem, wchodzić na te grupy i nagle się zorientowałem w ogóle, jak duża ilość psów jest się gubi, i jak duża albo no, jest poszukiwana, albo schodzą jakby psy, których do, do których się nikt nie przyznaje. No i to mnie tak jakoś zaintrygowało, i potem, y, ponieważ już ta grupa zaczęła mi wyświetlać ten A algorytm. A tak, algorytm już No Tak zaczęło wciągać. A drugą rzeczą, która taka była, że tak powiem, sprawcza, no to myślę, że to, że zorientowałem się, że. Nie ma prawie nikogo, kto by że faktycznie w tym terenie, mhm. w Warszawie, mówię tutaj o Warszawie, działał, coś robił i, i tak jakoś, ponieważ ja mam taką pracę specyficzną, więc mam dużo wolnego w międzyczasie, więc zacząłem, jak gdzieś tam był jakiś pies, no to tam jeździłem i tak coś próbowałem robić, no bo jakoś mnie to tak denerwowało, że nikt nic nie robi. Nie ruszyło po prostu. Tak, no I... i tak mówiąc szczerze, gdzieś tam zacząłem się angażować w jakieś takie różne akcje, Poszukiwawcze, właśnie czy, czy jakieś próby zabezpieczania psów, mhm. do których, których nikt nie szukał. No i tak taką przełomową historią jest chyba, to był 2015 grudzień, to były takie dwa pieski, które się pojawiły na żeraniu znikąd chyba rodzeństwo w typie sznaucer miniatura, bardzo zaniedbane okay. I, i właśnie zostały zabezpieczone dwa na takim terenie takiej jakiejś cementowni czy czegoś i ta suczka uciekła niestety, mhm. samca żeśmy zabezpieczyli no, i ja zacząłem jakby się wkręciłem, żeby tą suczkę odnęłbym mróz, minus 20. A ta suczka nie dawało ci spokoju. Tak, tak. Dokładnie tak było, że to mhm. mi nie dawało spokoju. Tak zacząłem jakby tak troszkę szukać, gdzie ten pies może być. Wtedy śnieg, więc te ślady były, i tak. Wszystkiego się uczyłem, jakby, że tak powiem, od podstaw i to była taka historia. Która się skoczyła happy endem, bo tą suczkę, chyba po dwóch, trzech tygodniach, z, udało mi się złapać na pożyczoną klatkę łapkę od Fundacji Kundelos, stowarzyszenia, za co im dziękuję, bo to troszkę do tego się przyłoży, przy, przy, przyczynili. Mhm. No i tak jakoś, ponieważ już w tym internecie, no gdzieś tam na tej grupie byłem aktywny, mhm. więc stworzyłem sobie taką stronkę, bo wydawało mi się wtedy, że to będzie ciekawe dla innych, tak. bo mnie to ciekawiło, jak się tego psa tam szuka, tak? Nazywałem tą stronkę TROP. Uh -huh. No i tam wrzucałem jakieś zdjęcia i to tak. I to tak się tak naprawdę zaczęło, bo fundacja powstała dopiero w 2019 w grudniu. Tak. Uh -huh. A tak była taka partyzantka. No i potem bo za chwilę była następna sprawa głośna yy, z cuczką Fibi. Uh -huh. yy, no bo już jak. To tak jakby już potem już mnie cały czas oznaczali ludzie. Tak, bo to już od razu. Tak, tak, tak no i to no. się wtedy już tak zaczęło, po, te, po tej takiej dosyć spektakularnej... Ta suczka była Ciri, ma na imię, żyje do dziś. No. E, tak. Zresztą ze swoim, tym bratem biednym domu. Mhm. E, i, i, no i była FIBI. No i tam poznałem Marcina Ochala, mhm. z którym na początku pierwszy rok też działałem. No i tak już później cały czas... Następna, następna, I, i tak naprawdę ten trop na początku to się zajmował głównie zabezpieczaniem takich trudnych do złapania psów. I mhm. to jest taka geneza, że tak powiem. Tak, tak bo tak, właśnie waszą działalność to tak trzeba podzielić na dwa, tak, nie? Tak, no, albo nawet trzy, tak, ale yy, jakby na, najpierw to było to łapanie psów, którym trzeba mhm. pomóc, a one jakby się boją, i, i trzeba I je tak. w ogóle najpierw złapać. I to jest, to jest, to jest taki początek, no. no i tak już potem poszło. Tak, no a to takie półdzikie zwierzęta, psiaki, no to naprawdę one raczej tak niechętnie podchodzą To jest przygotowanie wcześniej? Czy to jest tak, że w wszystko, terenie wszystko na gorąco? Nie, zupełnie robić? nie. Ja jestem osobą, która ja nawet sama specjalnie nie byłem jakimś, jakimś tylko mnie to o, Tak, wow. ja mam ADHD, więc to myślę, że to jest taki tutaj też przyczynek, bo się świetnie odnajdywałem. No tam też jest adrenalina, mm -hmm. więc coś się dzieje. No tak. Cały czas, chociaż to łapanie często gęsto jest takim czekaniem, aż pies przyjdzie mm. czy wejdzie do klatki, więc czasami jest trochę nudno, ale trochę trzeba mieć cierpliwości, ale czasami jest bardzo tak, jakby no, na, na, na takich wysokich obrotach czymś coś wypadłem, coś miałem powiedzieć i nie, no od czego się właśnie zaczęło i jak to generalnie tak, tak. Tutaj u was wyglądało, ale ma, że macie a, trzy opcje. Tak, tak, że już nie wiem, że to właśnie. miało być w ogóle. Ja byłem zupełnie byłem zupełnie zielony i mm -hmm. wszystkiego się uczyłem sam, gdzieś tam w internecie, z zagranicy, jakiś takich okay. patentów. Bo większość tych psów nie jest półdzika tak naprawdę, tylko mm -hmm. one są wystraszone, mm -hmm. Jakby psy, no tak. szczególnie lękliwe, w takiej sytuacji stresowej w ogóle nie chcą podchodzić do ludzi, tak. więc. Się, mhm. więc no jest tak. mnóstwo takich ogłoszeń, właśnie, nie? Znaczy, przynajmniej mnie się tak kojarzy, że tak. ogromna część tych informacji, że czyjś piesek uciekł, nie wiem, wyrwał się na spacerze, bo obok wybuchła petarda. I tak. jest właśnie, że biegnie, ma takie, tak, takie szeleczki, ja. ciągnie smycz. Proszę nie podchodzić, bo, nie go... bo jest lękliwy, Nie goić, tylko, da... nie go... nie goić. Nie gonić, tylko dać znać. Tak. Więc no, myślę, że to też gdzieś tam to się też łączy z charakterem tych psiaków, nie? Bo właśnie często te bardziej chyba lękliwe mogą Też, uciec, a coś, chyba nie to, chyba, chyba do... znaczy na pewno w dużej nie, mierze, nie ale to, też właśnie ta sytuacja, nie? No. Że po prostu zależy też... W silnym jak, stresie jak... to Dokładnie. chyba mhm. większość tak reaguje. Oczywiście są są które naprawdę potrzebują chwili, żeby się ogarnąć. Tak. No i też im bardziej pies lękliwy z, jakby z natury... Tak? Głębsza taka to, 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 jakaś ta... czasami to Czasami ta Lech, pierwsza ten. adrenalina potrafi do trzech dni trzymać. Taki, mm -hmm. taki stres. Ale oczywiście czasami to w ogóle trwa tygodniami. Że ten pies nie podejdzie. Tak. Mimo, że nawet ma właściciela, opiekuna, ale to już... Bo pytałaś mnie chyba o to, czym czy tak. się zajmujemy jako fundacja. Mm -hmm. No więc na ten moment no to to jest zabezpieczanie takich trudności trudnych psów, mhm. trudnych do złapania, y, pomoc w poszukiwaniach, y, tylko że to nie jest pomoc, właśnie to muszę wytłumaczyć y, taka fizyczna w szukaniu psów, tylko jeżeli jest ma opiekuna, to opiek opiekun dzwoni, no i my takby tłumaczymy, Struujecie co robić, trochę. jak się mhm. zachowywać od czego zacząć i tak jakby takie merytoryczne wsparcie, no i już tak od dwóch lat mocno jesteśmy nastawieni na zbieranie funduszy, na kastrowanie no, tak. psów i kastrujemy takie, my że tak opłacamy zabiegi, bo nie jesteśmy weterynarzami jeszcze, mhm. ale opłacamy zabiegi takich psów właśnie, jak to się mówi, właścicielskich z wiosek, z małych miasteczek, bo mhm. to te psy jakby stąd się bierze bezdomność właśnie z takich jakichś tak. Słuczek, które mają dom tak naprawdę, więc my tak. idziemy, bo tam niektórzy się. Tam oburzają, że my właścicielskie, że to tylko bezdomne powinniśmy kastrować, ale ja uważam, że trzeba działać jakby racjonalnie, jeżeli jest człowiek, którego słuczka rodzi rocznie 10 szczeniaków albo i więcej, no to trzeba to po prostu ukrócić się nie tak, oglądać. On... A większość według mojego doświadczenia, większość ludzi się zgadza, żeby im wykastrować suczkę i są nawet chętni, szkoda jest im tych 300 złotych czy tam 400, nigdy ich nie wydadzą. Często mm -hmm. ich też nie mają. Ale jak, jak jest ktoś taka. Jak przyjdzie? To, to chętnie to się To nie zgadzają. będą się buntować. No to chociaż tyle. Yy, tak, no, no bo to się, to się gdzieś wciąż dzieje i, i tak. Mam wrażenie, że. Yy, z jednej strony, a z drugiej strony, też sobie myślę, że w Warszawie ja też wciąż widzę i, i podczas rozmów przecież są te problemy. Yy, ten temat wraca tej kastracji i sterylizacji, i, no tak. i to nie jest, nie jest prosty temat, yy, gdzie... Gdzie widzę, że to są i rozmawiam z tymi ludźmi, wiem, że to są adopciaki na przykład no. e, i tak dalej, a, a i tak gdzieś jest w głowie ten taki e, niechęć, tak. taka niechęć, tak. Tak, tak. Że, że, no że no nie wiem, znaczy jeśli to jest spalucha, no to też jest wymaganie. No, są, e, o ile, o o ile, wydadzą, tak, a o ile tak. wydadzą niewykastrowanego, to tak jak ja miałam taką sytuację, to bo ja miałam pamięta, że tam, hmm, Tak, to zrobić że ja Hejkę w ogóle przejęłam, bo to był zwrot z adopcji z innego domu i ona tam miała termin, że musiałam jej wykonać chyba do stycznia, tak. bo tam pół roku wtedy dają. No i rzeczywiście u mnie trafił się termin, że w Boże Narodzenie. Mhm. E, nie, przepraszam, dwa dni przed Bożym Narodzeniem, bo w Boże Narodzeniu miałyśmy em, em, wizytę kontrolną, e, więc wy, w, ją wykastrowałam e, i kurczę, właśnie tak jakoś dwa tygodnie po tym, jak minął ten termin, dostałam maila. I ja tak mówię, ojej, nie, nie wysłałam potwierdzenia. Tak. No rzeczywiście, musiałam wrócić do swojego weterynarza i, i, okay. i potwierdzić, ale e, no plus tak. Palucha akurat wtedy w, po części sponsoruje w ogóle. No, można. Nie, oni mają obowiązek. Tak, tak, jeśli schronisko to... Te bezdomne zwierzęta według ustawy powinny być wykastrowane, jak już tak. trafią pod opiekę gmin. Tak. Oczywiście bywa różnie z tym, ale w Paluch akurat. Nie, jest, paluch to jest to chyba tak bardzo zero-jedynkowo. Tutaj była wyjątkowa sytuacja ze względu na to, że Hejka była dosyć młodym pieskiem, słuczką i nie miała jeszcze cieczki, coś tam, więc po, znaczy, po prostu chcieli generalnie poczekać. Tak, ale trochę jest. Znaczy w tym, tym temacie kastracji, bo są też względy jakieś tam zdrowotne czy tak, behawioralne. Tak. Więc w ogóle ten temat. Jest taki dosyć właśnie też um, dla ludzi może nie. Czy ja rozmawialiśmy w ogóle o tym z Żanetą, czyli moją żoną? dzisiaj, że to nie jest takie wszystko proste i, mm -hmm. i to też nie jest w ogóle taki zero-jedynkowy temat, bo mm -hmm. ja też rozumiem ludzi, którzy, którzy jakby nie chcą, znaczy, dlaczego on ma kastrować swojego psa, tak, no mm -hmm. on chodzi z nim na smyczy po osiedlu, to tak. co, jaka, jaka bezdomność. I jego nie spotka żadna tak. przygoda. I tyka, ja się nie? z tym zgadzam, znaczy ja rozumiem, że on jakby takie ma podejście, mm -hmm. no bo jego pies na 99,9 tak, nie, nie one są, są jakieś to, tam suczki, mm -hmm. no ale już niestety te, te suczki, które są właśnie w małych miejscowościach, czy nawet na obrzeżach Warszawy, bo to też nie żeby nie było, że ja tutaj generalizuję, czy na wsiach. No to niestety, to jest, to, jest, to się cały tak. czas dzieje, dwa razy w roku i te, te psy się, one się niestety nie, nie demet, jakby no nie znikają gdzieś. Oczywiście tak. niektórzy ludzie się pozbywają w sposób drastyczny, no uśmiercają te szczeniaki, ale, że tak powiem, no większość się właśnie gdzieś, te wszystkie psy w fundacjach, schroniskach, to Skąd wszystkie... Się biorą, one to? są dokładnie wszystkie z jakichś domów. Tutaj się nie ma co czarować. To nie jest tak, tak że jest jakaś grupa nie są półtiki, bezdomnych, tak, lecie, nie? bezdomnych psów, które żyją w sadzie pod Prażmowem i one produkują te bezdomne szczeniaczki, tak. które są wszędzie. Nie, to są wszystko psy właścicielskie i to też... A tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, znaczy ludziom rzeczy ja się to tak, wydawać. To nie są kwestie behawioralne, ani kwestie. Ten... Nie, nie, A, znaczy no, ja, o... ja mi chodzi o to, że rzeczywiście są jakieś jak... lękliwe samce, czasami których tak. Ale myślę, że w przypadkach, o których mówisz, to większość chodzi o kasę, nie? Jakby, no, tak, to znaczy rozbija. to tam. Ci ludzie, którzy, bo to tak jest, że tak to nikt nie kastruje, ale jak jest oferta, yy, że ta, można. Yy, właśnie współpracujący z nami wolontariusze Bezro. ogłaszają Bezro. to, to się zgłaszają ludzie. Bezro. Nie ma problemu. I się potem, A 99% cukru, które my jakby opłacamy im te zabiegi, one są już przynajmniej raz miały miot. Tak, tak. Że tutaj nie ma tych wątpliwości, które czasami chyba nie, nie, się właśnie Nie, nie. Ciąga, nie. I teraz pytanie, co się dzieje z tymi wszystkimi psami cały czas, tak? Bo one są dziś rozdawane jak leci. No tak, oczywiście ładny piesek. Cel... Ale też, bo to też może powiem, żeby to było jasne, czemu się tak czepiamy tego, bo to, że ktoś rozda psy, to, to nie znaczy, że te psy są w szczęśliwych, fajnych domach. Mhm. I mają fajne życie, bo część z tych psów albo potem gdzieś jest przerzucana, rozdawana dalej, wyrzucana, także to... Znu... Część się znudzi. Część z część... miotu część. jest przez gospodarza wywożona 30 km dalej, więc i się tam jest zostawia to, co zostaje, więc... Tak, ale no, ja myślę po prostu, że warto o tym mówić, nawet ze względu na to, że ja parę dni temu odbyłam taką rozmowę gdzieś um, z, z ludźmi, którzy no... Może próbuję tak anonimizować. Z mojej miejscowości, z której pochodzę generalnie, czyli małej miejscowości na wschodzie Polski, gdzie, no jednak musiałam toczyć tę dyskusję, że, no nie, bo ona jeszcze nie miała młodych, że powinna mieć młode, więc to są takie no tak. bardzo takie w głowie. To są zabobony, Tak, to ale oczywiście, ale wiesz co? No tak. Chodzi o to, że to wciąż gdzieś funkcjonuje. Tak, tak, tak Że tak, ona tak. powinna mieć jeszcze młode, jeszcze nie miała, a to trzeba poczekać. Pan, i... pan, pan weterynarz to mówi lokalny. Tak, no niestety. Wtedy, Dobrze by było, siedzi. żeby raz miała miot. Tak. No. Więc, więc fajnie myślę, że po prostu, żeby głośno o tym mówić, że, że tak, no stąd się bierze bezdomność generalnie zwierzaków. Że... Z domów, no. No... po prostu z czyichś domów. Te psy są właścicielskie, czy to jest suka na łańcuchu, która jest gdzieś tam dwa razy w roku macieczkę, i czy jest <grym> to i suczka jakaś tam, tak. albo czasami to też jest tak, że ludzie mają dobre chęci i ich suczka jest zabezpieczona te dwa tygodnie, ale jest taki jakiś kozak w okolicy, który... Tak. przez płot i gwałci tą, znaczy gwałci, nie gwałci, no to nie jest gwałt, tylko jest, jest to, y, gdzieś tam sobie współżyją na podwóreczku tak. i pani się potem y, okazuje nagle, że pani opiekunka, że no pies, y, suczka jest w ciąży, tak? Mm -hmm. tak i, i się pojawia problem. Także tak. Dobrze, wspomniałeś właśnie tu o, o swojej żonie, no bo y, y, trop to y, teraz trop, to, już? Teraz właśnie w tej ilozy. chwili trop to jestem ja i moja żona, Żaneta. Mm -hmm. Która no, też z racji na, na to, że pracuje w innej fundacji, yy, zajmuje się adopcjami yy, Fundacji Zwierzęca Polana mm -hmm. yy, i też no, jakby mamy dziecko, to się córkę, mm -hmm. więc y, trochę musiała te akcje nasze odpuścić, na czym ubolewam, mm -hmm. yy, bo, bo też się nie ukrywam, że Żaneta jest dużym wsparciem. No ale taka jest kolej rzeczy. No i to, to jesteśmy dwójka. Oczywiście mamy jakieś tam swoich przyjaciół, którzy nam pomagają, jak okay. są jakieś takie akcje większe, doświadczonych. My już z nami współpracujących trochę czasu. No więc, ale głównie no, jesteśmy my we No ja tym bardziej jestem w takim razie tutaj i w tak, pod wrażeniem, w po prostu patrząc na to. Sygnał, no i to wy po prostu pomagać w razie czego. Nie macie tej armii wolontariuszy, która Nie, nie, nie. nie, nie. I to jeszcze przecież te akcje, no ja tam śledzę już od dłuższego czasu, czy waszego Facebooka i, i naprawdę to... to, to to tyle czasu gdzieś zajmuje. Tak, jest że, angażujące bardzo. Tak, nie? czy sytuacja z, z Bolkiem, i Bolek bardzo zapadł gdzieś w głowie. Tak. Ehm, i, e, Ale to powiedzcie, o co chodziło z Bolkiem, żeby teraz? wszyscy wiedzieli. Czy później? To, to jest historia, chyba. to musielibyśmy chyba z godziny o tym rozmawiać. Jest okay. taki pies, y, ik, ikona, że tak. Powiem, <laughs> tak. Który y, za, jest jakby psem bezdomnym, który unika ludzi, nie potrzebuje kontaktu żadnego z ludźmi hmm. fizycznego, a ma, ma naprawdę jakąś armię ludzi, która o nim ciepło myśli się <laughs> tak. on <tego> stara. Nie, <laughs> ja rozumiem, i jest taki pies, czasami. który próbowaliśmy go, on jest pies psem z utraty, którego ja znam od szczeniaka, <laughs> bo to matkę znam. Matka żyje do tej pory na żwirowni przy w Rembertowie, mhm. I, i on u, urodziła tam piątkę. Myśmy wyłapali wszystkie oprócz Bolka, i Bolek był takim szczeniakiem jedynym, który, którego się nie udało złapać. I pamiętam ten widok, jak on stał naprzeciwko klatki łapki, jako taki mały taki sryl i strzekał na tą klatkę i, i nie no wiesz wiecie. skąd to się bierze, no w geny to przekazała chyba ta matka, bo ona też taka była bardzo, znaczy jest wycofana. Niechętna. I, mhm. I on po prostu tam żył do jakiegoś czasu, potem został wygnany przez lokalnego tam psa, który tam szeryfował na tej żwirowni, no i się tułał z taką tak suczką łaciatą, by żyli na utracie, tu w Warszawie taka dzielnica mhm. i tam Żyli długo, długo i w końcu udało się złapać jedno, drugie już tak w dużym skrócie. Łaciata się okazała psem, który jest normalny i szybko się tam po dwóch miesiącach zaadoptowała. Yy, jest, zresztą jest, tak. żyje w domu dziś. Yy, mimo, że żyła na ulicy dziko, teoretycznie unikała ludzi przez nie wiem ile, 6 lat. Wow. Yy, a Bolek, no próbowaliśmy jakby go gdzieś socjalizować, ale niestety jest to nierealne. Bolek cierpi jak jest w zamknięciu tak. jakimkolwiek z ludźmi. Nie da się z nim pracować za bardzo, więc został wyadoptowany ze schroniska do bardzo sympatycznych ludzi. Niestety po trzech godzinach stamtąd nawiał. To jest bardzo... Próbowaliśmy go jakoś tam jeszcze złapać, ale on się przytulił do takiego gospodarstwa kilka kilometrów dalej pod lasem. Boże. I tam mhm. zaczął być dokarmiany przez tych państwa i to trwa już chyba drugi rok. My sponsorujemy mu tą karmę i on tam sobie żyje. On sobie tam siedzi, żyje po prostu. Żyje sobie, nie ma na jaję, własnych warunkach. Więc Nie robi już żadnych szczeniaków. Tak, żadnych głupich. E, tak, no. e. Także na razie tak. Tak, chociaż na tak tyle wygląda. właśnie się udało, a on sobie tak, żyje on po prostu. No, żyje sobie tam. szczęśliwie. To jedyna rzecz, do której jest mu właśnie człowiek potrzebny, to jest karmienie. No tak. Że on tam... gdzieś tam. No tak. Ale to tylko tyle. Nic więcej nie chce no i pewnie zaszczepienie go. Nie, czy jak to się robi z takim? No, już był szczepiony w schronisku, już na razie nie będzie. Oh. Tak, ale aczkolwiek, no, jeszcze pewnie będzie niestety łapany. No właśnie, no bo to Próba. jedna... tam z różnych przyczyn, o których nie chcę mówić. Uh -huh. Na razie też bo mi nie wypada. Yy, takich naturalnych, yy, pewnie będzie trzeba go złapać, i jak tam nie będzie żadnego innego pomysłu, to wróci być może tutaj na utratę. No. Mm -hmm. okay. Zobaczymy. Ale to jest w przyszłości, mam nadzieję, że tak nie będzie. O matko, czyli Bolek jest po prostu bardzo niezależnym. Tak, Bolek jest, jest rebel. Algorytm Facebooka, rebel. jak jest zdjęcie z Bolkiem, to jest, jest, jest więcej wyświetleń od razu. Bolka bardzo wszyscy lubią. Tak, no. no bo to jest taka też historia, ona też się do... bardzo ciągnęła. W jej... Tak, 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 tam no, było bardzo tak, dużo Tak, tak. Oczywiście. Tak, bo to, to tak jak tak. mówię, no to musiałabyś sobie tak, tak bardzo prześledzić. Eee, dobrze, ale słuchaj, no to mamy psa eee, tak. i mnie trochę przeraziła ta statystyka u was, że jednak hmm. ten um, na waszej stronie, że jeden na trzy psiaki przynajmniej raz ucieknie. Nie mówię, że to będzie pewnie jakaś no, taka. O Tak, o To no, musi być jakaś tam drama spektakularna, to może tak. być jakieś zaginięcie takie może 15 minutowe. Czy go, mm -hmm. tak, tak, czy... to ja, ja właśnie mam nadzieję, że już gdzieś te swoje... Że już dhaczyła. Dhaczyła. Słuchajcie, żeby nie było, ta statystyka ale... jest ze Stanów Zjednoczonych, od tamtych wolontariuszy, mm -hmm. także jak są pretensje do nich, ale to coś z tym jest. No bo, nie, um, ja myślę tak, że to tak, tak realnie to tak może tak, tak że wychodzi, takie że trochę że my sobie tego nie, nie, tak nie tak nie wyobrażamy, ale to oczywiście bardzo. się... To gdzieś tam się zawsze trochę... wydarzy. Tak. Mówię, są psy, które jakby też szukają pomocy szybko u ludzi, mm -hmm. więc... Plus zależy pewnie też, gdzie to się sta a, nie. I tak dalej. na wyjeździe, czy niedaleko domu. Dokładnie. Tak, tak. Ale co możemy zrobić, żeby tego psa w razie czego zabezpieczyć, żeby nam później było łatwiej, gdyby do, do takiej sytuacji miało dojść? Znaczy to taka absolutna podstawa to jest hmm. adresówka, yy, jakakolwiek forma, czy to ma być blaszka, czy to ma być napis na szelkach, czy to ma być no, cokolwiek. Chip zarejestrowany oczywiście w bazie danych. To jest taka podstawa, ona oczywiście nam znaczy nie, nie pomoże szukać, ale jakby po, to pozwoli znajdzie. szybciej, co tak. do domu. Mhm. Ale to jest bardzo ważne i też naprawdę chip-chipem, to, to jest oczywiście podstawa, ta adresówka jest przez tak wiele osób lekceważona, a jest coś śmieszny kosz, bo czasami tak. trzeba markera Oczywiście. Tutaj. A ona naprawdę ludziom, którzy znajdą psa, bo też chciałem powiedzieć jedną rzecz, że to. Z, dla niektórych znalezienie psa też jest problemem, no bo Oczywiście. nie każdy ma czas spędzić z psem nie północy, czy wie co robić, więc ten numer telefonu rozwiązuje bardzo dużo problemów. Yy, a tak ogólnie, bo pytanie było, co zrobić, żeby. Tak, to je, jak po prostu się zabezpieczyć na zaś, gdy. Biorąc pod uwagę, że nasz pies może nam po prostu nawet na tak. chwilę gdzieś tam czmychnąć, no to po prostu. A z tym mikrochipem właśnie... Zrobić, tak? bo, bo mikrochip to y, rzeczywiście. Sporo urzędów, co jakiś czas sponsoruje mama akcję darmowe, chipowania darmowego. darmowego. To Tylko to właśnie to... tu jedna uwaga do wszystkich, żeby pamiętać, żeby ten chip właśnie później zarejestrować, zarejestrować w i wpisać dany, swoje dane. Jakich, bo najmniej mhm. jest trzy chyba takie sejp, tak. niemal wiadomo, że jest najbardziej w Polsce popularna. Oczywiście w Polsce, jak to w Polsce nie może być normalnie, wiesz, jest jakaś tutaj mishmasza, są no. z tak. kilka baz. Jedna tak, ja też baza. nie rozumiem. Dlaczego nie może być jednej ja bazy? Nie ma no, jednej. No, no. no ale słuchajcie, może kiedyś będzie, teraz różne organizacje o to walczą. Mhm żeby to przeszło no, ten, ten chip to jest no mówię, to jest podstawa tylko teraz tam warto o tym wspomnieć że no trzeba pilnować tam tych subskrypcji w Safe Animal bo tak. to też ludzie tego od 2023 jak już się psa zachipuje to żeby było forever, że tak powiem mhm. w bazie czytelne dla wszystkich od razu to chyba 400 zł mhm. a tak to są subskrypcje na, na rok, na dwa, jakoś tak na trzy Oczywiście te dane są, tylko że co też jest dużym utrudnieniem, i tak szczerze mówiąc, nie, nie podoba mi się to, bo jeżeli ktoś znajdzie tego psa i on już ma ta subskrypcja, wygasła okay. niemal, to wtedy się pojawia taka informacja, że pies jest zarejestrowany, ale nie możesz odczytać tych danych, musisz zadzwonić do y, infolinii. Mm -hmm. okay. Trzeba przyznać, że sefa niemal rzeczywiście bardzo często te telefony odbiera. Okay. Ale no w nocy. No, i plus to jest dodatkowy krok, tutaj, prawda? Tak, Prydom no i się i... robi jednak. Tak, no Ale to... to jest dla mnie nowa informacja, bo ja tej subskrypcji no nie wiedziałam. Jest... Ja też o tym nie wiedziałam. Mało ludzi ciekawa. o tym wie, no że jakby wiedziałam, że oczywiście trzeba ten chip zarejestrować, za mnie to akurat zrobił i tam później dane zmieniał paluch, co sprawdzałam, o, czy nie, na pewno tak. to zostało zrobione, ale, ale okej, okay, no to to jest to jest informacja. ważne. chyba tam po jakimś miesiącu 23 roku właśnie już weszły w ten taki, ro, że tylko na rok jest. Tak? Okay. Nawet jak w weterynarza to zrobimy, to to jest na rok. Okay. Okay, I okay, czyli warto trzeba sprawdzać, sobie samemu. drodzy państwo. Tak, Sprawdzajcie, tak. jak nawet macie zaczipowanego pieska, czy wszystko jest aktualne. No to w, w ogóle warto tak czy inaczej zawsze wejść przy jakimś Sam, tam zabiegu, tak. sprawdzić, z sprawdzić, co tam jest napisane, tak. bo mm -hmm. Czasami zapominamy, że zmieniliśmy numer telefonu, albo mm. ktoś się pomylił. Zdarzają się zwierzęta. I wiadomo, no każdy człowiek popełnia błędy. Jakaś tam pani w recepcji u weterynarza pomyli Piętoruk. kota z psem. Na... A, tak. Także zdarzały się i takie historie. Także... Że warto to kontrolować. No. Więc warto sprawdzić. No Ale ta adresówka naprawdę to jest najprostsza rzecz, która czasami kosztuje 5 zł 10, a mm. Tak, to są groszowe sprawy, no bo to też o tym kiedyś rozmawiałyśmy, że to może tak. być i rulonik zwinięty. Tak, o... i... Chociaż rulonik jest trudny, no bo później tak. żeby to już się podejść do psa, go. ale. będzie oznaczenie, oznakowanie psa, krewerek, tak? To jest tak. Tak, tak, problem. Tak, Wszelki tak. są w jakie, takie nakładki. Tak. Można przewistować, no, jest tego... Naprawdę sporo. Także... Tak, ja, ja tu dodam Proti pode że ja mam dwa numery. Jeden jest do mnie, a drugi jest do mojej siostry, bo po prostu ja często dziś wyjeżdżam tak. i wyjeżdżam na tyle daleko, że poza Unią Europejską, że nie ma kontaktu tak. do. Tak. Totalnie mój telefon jest wtedy wyłączony, więc. To jest właśnie dobrze, że to nie był jedyny numer. Tak, żeby to nie był jedyny numer, i to jest też po prostu ja zazwyczaj nie I... podróżuję tak, z siostrą, by było... więc to jest zawsze wymianka. A <laughs> to ja mam to ja z mężem, to niedobrze, no. <laughs> dobrze. Jednak... Ale też nie zawsze razem. Jeździmy. No, nie, pf, nie wcale <grym> dobrze. Nie zawsze. No więc jakoś tam się bronimy. No ale dobra, czyli to jest od tej strony. A w drugą stronę, mhm. co możemy zrobić, jeżeli widzimy na przykład, że gdzieś koło nas błąka się piesek? Taki, taki, taki tu prostu... pewnie jest, musimy podział zrobić. No, po tak, prostu, tak, że dokładnie. gdzieś się pojawia w naszej okolicy. W naszej piese. okolicy nagle, na przykład, bo to są oczywiście przeróżne historie, no i ciężko jest to, jakby wiecie. Raz tak, jak mówiliśmy to będzie, że biegnie pies, który ciągnie smycz, ewidentnie komuś się wyrwał na tak. spacerze. Tak, tak, A to raz to, to, to jest, jest tak, że ktoś tam wrzuca hej koło naszego osiedla, zaczął pojawiać się taki piesek, ktoś tam dał mu jeść, może ktoś kojarzy, tak. nie? I że tak przychodzi regularnie, więc jakby. Jest bez strzelek, bez niczego. I po prostu w, te historie są zazwyczaj bardzo. Zazwyczaj jest uznania. tak, że wygląda delikatnie na gdzieś tam za nie tak, na lekko zaniedbanego, no, dokładnie. Te, te, te psy, które gdzieś tam najczęściej, oczywiście te też różnie bywa, ale najczęściej mhm. takie psy gdzieś, które są w jakiejś sytuacji dla siebie niekomfortowej, stresowej, no to łatwo widać po nich, że że coś jest nie tak tak i mhm. najpierw to warto się zainteresować mhm. w ogóle, bo czasami no ludzie też wymyślają różne dziwne rzeczy mówią o opiekunach, więc albo idą do sklepu, albo tam no, nie, nie tak. zakładać, że pies jest porzucony zawsze ale jak już widzimy psa takiego, no to jeżeli on całym ciałem swoim nie mówi, że się boje bo ja to w ogóle do takich psów nie wołam bez założenia, mhm. ale tak jak jesteśmy, widzimy takiego psa, no można się zainteresować jak podejdzie, to, to fajnie. Można go wtedy próbować zabezpieczyć, ale mówię, no większość y, y, psów, y, które są w jakimś takim stresie, nie chce dawać się dotykać mm -hmm. obcym osobom mm -hmm. i trzeba to zaznaczyć, że to jest ok. Znaczy to jest całkiem tak. normalne. No to, to... I też nie pchać się z łapami po prostu. Tak. Po pieska, które się boi. Dokładnie. Nie bo pomożemy mu w ten sposób. Też jest jeszcze, jeszcze taki wątek, który się niestety też pojawiał. Jeżeli widzimy, że pies się trzyma w jakiejś okolicy, Mhm. To, to, to załóżmy, że z jakiegoś powodu to robi, jeżeli widzimy, że nie chce do nas podchodzić, to już przestajemy być nachalni, nie wiem, zróbmy zdjęcie takiemu mhm. psu, social media, wiadomo, ogłośmy go, poobserwujmy sytuację, popytajmy się ludzi, czasami ta odpowiedź jest gdzieś tam w zasięgu ręki, bo nie wiem, ktoś tam psa kojarzy, mhm. że wiadomo, że to, a druga sprawa, że właśnie dużo było takich w ogóle zaginięć psów które się czasami niestety też źle skończyły, yy, że pies y, uciekł świeżo po adopcji, coś tam się ta, wydarzyło, ta. I, ale trzymał się osiedla. Mm -hmm. i ludzie, czy nawet czasami ci opiekunowie, albo jakaś opieka tymczasowa, tak tego psa próbowali łapać, ganiać, że żeby żeby go jest, jeszcze bardziej... Już po prostu uciekł, mm -hmm. mimo że dobę trzymał się tego miejsca, chociażby to było jedyne miejsce, które znał, więc naprawdę nie warto tego robić i jeżeli pies nie chce do nas podejść, to, to nie podejdzie. No, więc Ja zawsze też powtarzam, że no nie ma szansy na to, żeby człowiek gołymi rękoma zabezpieczył psa, który nie chce być zabezpieczony. Bo tak. on zawsze nam ucieknie. Więc albo lepiej próbować ty, ja zawsze to też mówię. Ja, jak łapię psy, to ja w ogóle się do nich nie odzywam. Naprawdę? Ok. Ja się uh -huh. w ogóle do nich nie odzywam. Uh -huh. I ja udaję, że w ogóle nie jestem nimi zainteresowany. Uh -huh. Że po prostu I jesteście gdzieś jest... obok i tyle. Znaczy, to jest tak. Dostaję na przykład informację, że pies jest. Może to na tym przykładzie powiem, o co w tym wszystkim chodzi. Dostaję informację, że jest pies i że tam wystarczy spojrzeć, ją ucieka i w ogóle, że tam. Aha. Panie domku. No ja przyjeżdżam i olewam psa. W ogóle się nim nie interesuje. Mhm. Pies tam gdzieś chodzi i to jest tak. Przejdę sobie raz, mhm. przejdę sobie drugi raz, nie patrzę się na tego psa. Mhm. On mnie widzi. Mówi, gościu nic ode mnie nie chce. Jest ok. Za którymś razem od niechcenia mu tak delikatnie coś zgubię, jakiś kawałeczek kiełbaski, żeby widział. Mm -hmm. I jak on zarejestruje to, zje, no to już się często te role odwracają. I on tak. kurczę, to fajny gość, tak. nic ode mnie nie chce. A jeszcze tam zgubi. <laughs> I często te psy, ja podprowadzam właśnie tak rzucając, ale nie odzywam się słowem. I mam już klatkę przygotowaną, rozstawiam szybko tą klatkę i ten pies za chwilę do tej klatki wchodzi, bo za mną idzie. Mm -hmm. więc, no tak. y więc dlatego y nie ma sensu na Sprawiasz, że to one są tobą zainteresowane. Tak, dokładnie. Ja odwracam rolę często gęsto. Oczywiście są przypadki, mm -hmm. że uciekają na widok człowieka rzeczywiście, i y tutaj nic nie zrobimy. No Wtedy to trudniej na pewno, ale po prostu generalnie to tak streszczając, po prostu nie rzucamy się biegiem do pieska, który Nie, tam biegnie, tak, nie, gonimy, nie, nie gonimy, nie wrzeszczymy do niego, nie. Nie, mówimy raczej spokojnie. Można też zagadać, jeżeli pies jest, mm -hmm. bo są psy, które rzeczywiście są towarzyskie mm -hmm. i widzimy, że on tam by chciał, ale się boi, tak, bo są takie rzeczy, a tak. tam trochę czasu. Tak. Można też sobie usiąść, wiadomo, zawsze lepiej dla psa y, gdzieś tam bezpośrednio y, jakiś taki kontakt nawiązać, to jak my jesteśmy niżej, tak? jesteśmy mm -hmm. bezpieczniejsi tak. dla niego. Oczywiście. Ale na pewno nie być nachalnym, nie gonić. To są takie jakieś te pomysły o tym zaganianiu psów, to jest coś strasznego i y, y, jakieś takie takie łapanki osiedlowe, to już panowie to są mistrzami świata w tym. Mm -hmm. y więc y bo to zawsze każdemu się wydaje, że dogoni psa, co jest po pierwsze nierealne. <laughs> tak. Nawet jak dogoni, to, to że ja zawsze się pytam, no ale co, dogonisz tego psa? I co? musisz I mu się, się na, ogonię, na tego psa przy 30 km na godzinę? I co, mm -hmm. będziecie się kosiołkować razem? Przecież to jest w ogóle absurd. <laughs> tak. I dopiero jak się ludziom to na świecie to mówią, kurczę, no faktycznie, no sensu. <laughs> no tak. A, a, a mówię, no czasami lepiej wiedzieć, gdzie ten pies przebywa. Mm -hmm. Ja zawsze mówię: zostawcie jedzenie, nie wiem, wodę, niech ma spokój, mm -hmm. i wtedy można zacząć coś działać, tak? Jakąś tam próbę łapania, no bo czasami ta osoba, która ma wiedzę czy sprzęt, musi dotrzeć coś tak. takiego, tak? Mhm. Mm no. Czyli przede wszystkim, no dobra, to już wiemy, że nigdy nie biegniemy, nie łapiemy, bo. Y, oznaczamy, panie Tomku, to tak. jest piesek. tak. znaczy właśnie to z tym jest problem, bo czasami jest, jest taka sytuacja, że, że rzeczywiście jest tych psów w Warszawie cztery. Mhm. No i ja na przykład y, jestem skoncentrowany na dwóch, mhm. czy na, głównie na jednym, no i nie mogę tam gdzieś być wszędzie. No, no jasne. więc Staram się tam zawsze jakoś, zresztą też umówmy się, w Warszawie ta społeczność, Propsia z tej grupy jest już naprawdę mocno wyedukowana tak, tak. i taka aktywna, I tak, że zaraz... Są w ogóle takie mi... dzielnice, gdzie tych ludzi jest naprawdę sporo tak. i oni zresztą sami wiedzą już, co robić i, i te, także tutaj mogę powiedzieć tak, nie to, że jakoś się chwalę, ale, ale ta Warszawa chwalić, jest naprawdę... Tak, że... Nie mamy się czego wstydzić, mhm. jeśli chodzi o... Jest ta, dosyć dobrze rozwinięta jest ta społeczność Propsia taka, ale mówię o tym środowisku, o tych właśnie zaginionych zwierząt z tej tak. grupy, zaginione Znalezione. Tak, tak. Warszawa, administratorki tej grupy są też doświadczone, jakby już wszyscy wiedzą, co robić, i też edukują ludzi, mówią, co mają robić, takie podstawy, chociaż tak, w tych komentarzach, więc tutaj nie mamy się czego wstydzić. Jako stolica jest naprawdę to, to na takim wyższym poziomie, no. Ta wiedza. Tak. A y, wiem, wiem, o co miałem pytać, właśnie skoro o tej wiedzy. Czyli dobra, a jak y, zgubił mi się pies, to co ja robię? W sensie, co tak po kolei, jakbyś mógł powiedzieć, w pięciu krokach, właśnie dzwoni do ciebie ktoś i co mu tak. mówisz? Yy, znaczy, bo to też wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja. No, najczęściej do, do mnie dzwonią takie przypadki dosyć hardkorowe znaczy y -hmm. hardkorowe, takie y, świeże w adopcji, psy, tak. lękliwe. Y -y. Y -y. No, najczęściej mówię, żeby, y, 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 że tak powiem, poinformować informować społeczność lokalną, Facebook, papierowe ogłoszenia. To też oczywiście wiadomo, że może nie w pierwszą godzinę, ale no te papierowe ogłoszenia też chciałem to zaznaczyć, są mega to jest mega podstawa i to nie, nie wymyślono nic lepszego, jeśli chodzi o docieranie do ludzi z informacją, tak. że poszukujemy jakiegoś psa. I to działa, naprawdę ludzie patrzą. Działa, na to. bo zasada jest taka, jeżeli w ogóle to też warto powiedzieć, i to zawsze też powtarzam, że jeżeli szukamy psa, to nie szukamy psa, tylko ludzi, którzy psa widzieli. Oczywiście. No bo szukanie psa to jest szukanie jego w stogu siana czasami, mhm. więc nie ma sensu. I tą energię ja zawsze mówię, zamiast jeździć bez sensu szukać. To miej te ogłoszenia, chcesz szukać? Ok, szukaj, bo to są emocje. Ludzie chcą coś robić, nie mogą siedzieć w mhm. domu, ale rozwieszaj to ogłoszenia, więc mhm. to, to, to jest na pewno to. Ale już jak tak chronologicznie, jakoś, żeby to uporządkować. Jeżeli się nam zgubi pies, nie wpadać w panikę. Jeżeli uciekł, nie wiem, z miejsca, które krótko zna. Czy, czy właśnie jakiś wystraszył się. Tylko tutaj właśnie to jest temat rzeka, bo po to się powinno tak. pewne rzeczy po adopcji robić, żeby wiedzieć, żeby było łatwiej później jak ucieknie, bo na przykład podstawą absolutną jest, jeżeli psa adoptujemy, to żeby mu tą mapę okolicy najbliższej, w której żyje, powiększać, tak. czyli spacery na około blok nie najpierw. Nie, do nie Tak, dokładnie, raz. żeby on znał dobrze okolice, bo ja pamiętam taką sytuację, już nie będę mówił, którego psa, który de facto koczował 500 metrów pod swojego domu nie tylko nie że wiedział, z innej strony tak o... więc, okay, bo nie znał tam niby tak. tam trzeba było przejść jakieś ulice ale no był blisko e, więc to ta proszę nie wierzyć w ten, ten lesji taki który tam gdzieś funkcjonuje w umysłach wszystkich że le, psy znajdą drogę do domu takich psów jest bardzo mało jakby takie psy były wszystkie to by nie było fundacji Trop Warszawa no bo tak. psy znajdowałby drogę wywiezione jest. tam 200 km. E, takie psy są ale jest ich bardzo mało to ja znam trzy czy cztery przypadki od tylu lat, które rzeczywiście psy wywiezione y, gdzieś tam kilkaset kilometrów, czy to może bez przesady, ale tam sto i wróciły. Rzeczywiście, okay. wow. tak, same na piechotę. Ale to jest.